Dzień dobry. Witam Was po raz szósty na moim kanale. Kanale poświęconym modelom WRC w skali 1 do 43. A jak ktoś tutaj wstąpił po raz pierwszy, to ja mam na imię Grzesiek i dzisiaj chciałbym pokazać Wam model auta WRC, właśnie pochodzący od D'Agostini, czyli taki trochę powrót do serii. Model z polskiej edycji, nabyty przeze mnie drogą kupna w kiosku Ruchu. Wtedy właśnie jeszcze Ruchu, bo później przypomnę tylko Ruch Kaput. No ale nie o tym tutaj mowa. Powtórzę się, że model z polskiej kolekcji, ale teraz uwaga, słuchajcie uważnie. D'Agostini zastosowało tutaj identyczny myk jak Swiston Kajta, którą notabene omawiałem w pierwszym odcinku, ale jeśli ktoś nie widział, to chodzi mi oczywiście o tak zwane modele premium, czyli tylko pokrótce wytłumaczę tym niewtajemniczonym, że to taki model, który jest dostępny tylko dla prenumeratorów, a nie dla takich amatorów jak ja, na przykład, którzy zaopatrują się w kiosku. Wiąże się to oczywiście z wyższymi cenami tychże modeli na rynku wtórnym, przez ich wiadomo unikatowość. No i jak już zacząłem mówić o tym myku, to dokończę tylko, że polegał on na tym, iż wspomniany wcześniej Kaito i jego Fiesta w Polsce były modelem premium. A za jakiś tam czas, bodajże 2-3 miesiące, pojawił się w czeskiej edycji jako dostępny normalnie w trafikach, czyli czeskich kioskach wraz z gazetką. No i co do obracającej się na waszych ekranach Skody Octavii WRC, była taka sama sytuacja, tylko w drugą stronę, czyli w Czechach dostępna tylko w prenumeracie, a u nas w Polsce, tak jak mówiłem, nabyłem ją właśnie w kiosku razem z gazetką za nie więcej jak 70 zł. Mówię tutaj nie więcej, ponieważ omawiam numer 22, a nie pamiętam, przy którym numerze nastąpiła podwyżka, zmiana ceny. No ale to nie jest tak istotne. Na pewno nie kosztował mnie ten model więcej jak 70 zł. Nie wiem, jak jego ceny wyglądały u naszych południowych sąsiadów. Czy tam też byli tacy pepicy biznesu i wystawiali model ten, nie wiem, za 2000 koron na tych swoich seznamkach, bo przypomnę, że Kaito, jak był jeszcze limitką, to ja widziałem go nawet za 300 i przypominam, że mówimy tutaj o modelach w skali 1 do 43. No ale dobra, jak już mówię o tych pieniądzach, to ich temat tylko zakończę jeszcze taką informacją, że model tenże Skody na portalach sprzedażowych dziś, czyli w roku pańskim 2024, cenowo oscyluje tak powiedzmy między 85 a 130 zł plus koszt przesyłki oczywiście, czyli tak w zaokrągleniu 20 zł trzeba jeszcze doliczyć. Ale dobra, koniec już o tych pieniądzach. Nie muszę tutaj chyba nikomu przypominać, że hobby tak naprawdę to nie przelicza się na pieniądze, każdy to wie. No i może w końcu przejdę już do omawiania dzisiejszego modelu. Ponownie Skoda. Trochę tych Skodówek mam i będzie się ta marka na pewno powtarzać. Dziś Skoda Octavia WRC, za kierownicą której zasiadał Jan Kopecki, bardzo utytułowany czeski kierowca rajdowy. I długo by tak naprawdę wymieniać jego osiągnięcia, a tak w wielkim skrócie tylko to mistrz Europy z 2013 roku, wielokrotny mistrz Czech, rajdowy mistrz świata w kategorii WRC 2 z 2018 roku, czy chociażby rajdowy mistrz Azji i Pacyfiku. Na fotelu pilota Filip Schowanek, a sama miniatura przedstawia model, który brał udział w rajdzie AAA Auto Walaśska w 2003 roku. I były to, myślę, zawody, o których Kopecki chciałby pewnie nie pamiętać, ponieważ problemy z silnikiem nie pozwoliły mu ukończyć tegoż to właśnie rajdu. I w ten oto płynny sposób chciałbym już przejść do samego modelu, bo przypomnę tylko, że kanał ten jest poświęcony wyłącznie tej tematyce. No i jak już sami żeście zauważyli, pewnie model się prezentuje bardzo zacnie, bardzo ładnie. Jak ja to zawsze zaczynam od kalkomanii i od malowania, to ja tutaj już na wstępie mogę powiedzieć, że to jest w zasadzie 10 na 10. Nie ma się tutaj do czego czepić. Tych kalkomanii tutaj też jest masa, jak na ostatnim omawianym przeze mnie modelu Skody Fabii. Tak samo i tutaj. Jak sobie jeszcze weźmiemy tą lupkę w dłoń
no to naprawdę idzie tutaj sobie i poczytać tych napisów, których tutaj są dziesiątki. Bez lupki tak naprawdę to tutaj, no chyba że ktoś ma wzrok włoszczony jak mikroskop, ale bez lupki to chociażby tutaj jak na drzwiach lista płac, czy na progach, czy na słupkach są jakieś takie mniejsze napisy, no to ja akurat bez tej lupki bym sobie nie poradził. A tak jak już tutaj sami widzicie, tego jest naprawdę ogrom. Nie widziałem żadnych niedociągnięć w nałożeniu tej kalkomanii. Tak samo nie widziałem pod farbą żadnych paproszków, żadnych niedociągnięć. Jeżeli chodzi o samą karoserię, czyli ten pierwszy zewnętrzny wygląd, tutaj naprawdę nie ma się do czego czepić. Punkt drugi, do którego zawsze staram się przechodzić w miarę płynnie, to są koła. Popatrzcie, jak te koła tutaj są ładnie wykonane. Nie dość, że sama felga, to jest dosłownie wygląda jak z mini champs. Opona przeozdobiona napisem producenta, czyli Matador, bo na takich oponach właśnie jeździły wtedy te Skody. Mało tego, pewnie żeście już zauważyli to, w samej felgi są śruby. Są normalnie zaakcentowane śruby takiego koloru chromowanego, a przez te prześwity tych szprych widać nie dość, że tarczę samą hamulcową, to jeszcze zacisk hamulcowy, który jest naprawdę zarezerwowany dla tych modeli premium. No i tutaj ja w momencie w ogóle, kiedy nabyłem ten model razem z gazetką, no to nie miałem pojęcia, że to jest model premium na terenie Czech, a ta sinusoida tych modeli w De Agostini, no to jeżeli ktoś je zbiera, no to wie jak to wygląda, że są tygodnie, że na przykład będą dwa razy pod rząd modele bardzo ładnie wykonane, które cieszą oko, a czasami się zdarzy jakiś taki trochę niedorobiony, który tego oka już tak bardzo nie cieszy i to jest właśnie takowa rosyjska ruletka. Jak akurat nabyłem tą Skodę, no to zrobiłem wielkie wow, bo sobie myślę, jak no masakra, masakra jak na standardy De Agostini, no to tutaj nie miałem od razu żadnych zastrzeżeń, dlatego chciałem Wam się też, tak już na początku istnienia swojego kanału, tym modelem również pochwalić. Tylne koło wygląda tak samo jak i przednie, tarcza jest trochę mniejsza, hamulcowa, ale jest, zacisk tak samo. Przechodząc do tyłu, punkt trzeci, na co ja zawsze zwracam uwagę, jest to rura wydechowa, tu o w tym o miejscu, i tutaj rura jest po prostu rurą, to co mi się bardzo podoba, a nie jakimś tam bolcem. Jak już jesteśmy przy dupeczce tego modelu, zwróćcie uwagę na światła, na tylne światła, one są naprawdę wykonane perfekcyjnie. Tak jak wczoraj przy tej Fabii nie miałem się do czego przyczepić, tak samo przy tych światłach, one są naprawdę jak prawdziwe. I tutaj każdy ich detal, przyjrzyjcie się z bliska, jest naprawdę 10 na 10. Nie ma żadnych po prostu, nie ma żadnych zastrzeżeń. I tak samo nie mam już żadnych innych pytań. Przechodzimy do świateł pierwszych, jak już jesteśmy przy światłach. Przednie również są wykonane dosyć poprawnie, aczkolwiek no można się upierać, że to jest w sumie ksenon, żarówki, czy tam sama żarówka, ten punkcik, ale tak po mojemu to wygląda, jakby to był ten pin mocujący samą lampkę. Aczkolwiek nie robi to jakiegoś tam strasznego wrażenia, ale jak nie miałbym tak ocenić, właśnie jak już się posługuję tą skalą od 1 do 10, no to takie mocne 8, a minus te 2 punkty za to, że tak to trochę już wygląda trochę taniej. No ale trochę taniej. Ten model, przypominam, kosztował w zaokrągleniu niech będzie 70 zł. Także lampy zostawmy już w spokoju, ale za to zwróćcie uwagę, jak wyglądają wloty powietrza, czy tak jak tutaj, wlot powietrza, chłodzenie do intercoolera, grill. Jak wyglądają wloty na masce, one są naprawdę wykonane bardzo porządnie. Tutaj struktura kratki, czy sam ten intercooler, jak to wszystko ciekawie wygląda. Tutaj wszystkie te struktury są zachowane. Tutaj nic nie jest narysowane, czy namalowane żadną farbką. Naprawdę. Takie elementy jak ten wlot powietrza, bez żadnych zarzutów, zastrzeżeń, kolejne 10, 10 na 10. Co by tu jeszcze powiedzieć? Jak już jesteśmy na zewnątrz jeszcze tego pojazdu, to popatrzmy na lusterka.
Też to mam ostatnio w swoim zwyczaju. No i tutaj lusterka, mimo tego, że to jest model premium, tak lepiej już się nie da pokazać. Może o jeszcze to koło otoczę. Zobaczcie, widzicie to lusterko od strony właśnie pilota? Tam nie ma zwierciadka, tak jak ostatnio tam prezentowanych przeze mnie modelach. Już nie mówię o Mini Champsie, tylko od tej Fabii chociażby od XO Models. Tam było normalnie zwierciadło, było widać jak się naklejka odbija z drzwi w tym zwierciadle. A tutaj jest po prostu srebrny lakier do paznokci i tak o ciepnięte po prostu pędzelkiem. Także za światełka odjąłbym tam te parę punktów, bo mogli to zrobić po prostu lepiej. Dobra, z zewnątrz mamy ten model jako tako omówiony. Co do wnętrza, wiele Wam tutaj tym swoim telefonem w zasadzie nie pokażę. Tyle o co tak o tutaj go powyginam na jakieś tam sposoby, ale tak. Cały kokpit wykonany bardzo poprawnie. Kierownica i tam wszystkie jej okolice wokoło, włącznie z lewarkiem zmiany biegów, ręcznym, dźwignią ręcznego, wszystko to jest, proszę mi uwierzyć. Ładnie wykonane, naprawdę bardzo ładnie i starannie fotele obleczone w wielopunktowe pasy bezpieczeństwa koloru niebieskiego, widzicie, z napisami żółtymi. To też fajnie wszystko wygląda i sprawia takie wrażenie modelu lepszego. Piąte koło zapasowe, co tak widać jest z tyłu przez szybkę, chociażby o tak jak teraz jest piąte koło. Z tym, że już szkoda im było nalepić napisu Matador, czyli reklamy opony. Już jej tam nie ma. Tak jak na tych oponach, które są widoczne, pożałowali. Ale za to nie pożałowali na gaśnicę, która jest tam pod nogami pilota. Nie wiem, czy to widać. Może jakiś tam czerwony punkcik. No nie da się tego pokazać. O, widać. Jest gaśnica. Co wcale nie jest tak często spotykane w modelach tejże klasy. No co? To co chciałem Wam pokazać, to Wam pokazałem. Została tylko jeszcze, tak jak ja to ostatnio wspomniałem, kategoria, którą chciałbym jednak kultywować, czyli tak zwane niedojebki. Z niedojebek nie ma tutaj naprawdę wiele rzeczy, ale powiedzmy taka jedna. Mój model, nie wiem czy tylko mój, czy one wszystkie tak mają, ale podejrzewam, że tylko mój. Tutaj o, w tym miejscu dokładnie skrzydło jest tak jakby lekko uszkodzone. Na pewno to nastąpiło jeszcze zanim model został poskładany, czyli gdzieś tam w etapie produkcji. No ale to uszkodzenie jest, jak porównuję to z drugą stroną, jak wygląda. No to taki mikrouraz, który uwaga, ja znalazłem tylko pod lupką, bo tak na pierwszy rzut oka nie wiem, czy ja taki już jesteś ślepy, czy co, ale lupka pomogła mi go znaleźć. Następną z niedojebek, którą chciałbym pokazać, no bo kontent mojego programu do tego mnie zobowiązuje, no to zwróćcie uwagę, nie wiem co te modele premium mają, ale po raz kolejny zdarza się coś takiego jak właśnie ten wlot powietrza do kabiny przyklejony na dachu, jest ponownie lekko krzywo przyklejony, tak odbija jakby w stronę kierowcy, czyli w lewą stronę lekko jest skręcony, ale naprawdę to są dosłownie dziesiąte milimetra. Na pierwszy rzut, czy nawet na drugi rzut oka nikt nie byłby w stanie tego zauważyć. Ja to zauważyłem dopiero za któryś tam razem i to też pewnie pod lupką. Dlatego tam powiedzmy minus jeden punkt. Za tą wadę fabryczną jakby nie patrzeć, nie powinno i to być. Widzieliście na poprzednich, jeżeli ktoś patrzył odcinka, jak pokazywałem modele od XO. Tam takie rzeczy nie mają prawa bytu. Jako tam wadę tego modelu akurat, no to też pewnie powstała w procesie produkcyjnym. Jest tutaj o, ta rysa na błotniku, nie wiem czy ją widać. No, takie małe coś, ale minus pół punkta bym za to dał, ponieważ model nie jest taki na 120% sprawny, tylko już ma tam jakąś, powiedzmy, rysę. Dobra, żeby nie przedłużając, bo nie o to mi chodzi. Nie chcę, żeby te filmy moje były coraz dłuższe, tylko wręcz przeciwnie, żeby zamykać się tak w tych 15 około minutach, dlatego chciałbym już kończyć. Poza tym nic mi tutaj na temat tego modelu więcej do głowy nie przychodzi, żeby Wam pokazać. Starałem się jak zwykle zrobić to jak najbardziej szczegółowo. W ogłoszeniach parafialnych chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że zapraszam do sekcji komentarzy z jakimikolwiek pytaniami, jakbyście mieli jakieś prośby, co by tam pokazać, czy coś zmienić i tak dalej, nie będę się powtarzał. Zapraszam wszystkich do sekcji komentarzy. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, no to proszę to zrobić, najlepiej z dzwoneczkiem. Nie chcę żadnych
jak to się mówi, stawiania kaw, żadnego wspomagania kanału, nie o to chodzi. To jest kanał, tak jak widać, czysto amatorski i naprawdę nie potrzebuję żadnego wspomagania. Ja to robię czysto hobbystycznie, powtarzam raz jeszcze, mało tego, powtórzę po raz drugi, jak YouTube zacznie wyświetlać już reklamy na tych moich filmach, przewijajcie, ja robię to samo, ja jestem antyreklamowy. No i cóż, jeszcze tylko napomnę, że jak już tu przestanę mówić, to poczekajcie chwilę, a będą pokazane bardziej szczegółowe zdjęcia tego modelu. Tam się przyjrzycie już tak bez robienia pauz z każdej strony. No i co? No i tyle. Do następnego. Nara.